Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, miałem przyjemność zagrać w turnieju streamerów, w którym grał oczywiście też Dawid Czerw. Pojedynek z Dawidem wyglądał ciekawie. Bardzo dużo ciekawych rzeczy pojawi się w naszej partii, o których za chwilę opowiem. Wspomnę tylko, że niefortunnie, chyba dla Dawida, ta partia została rozegrana tempem 3+0, a nie 3+2. To wynika z błędu mojego przeciwnika, który zaprosił mnie na 3+0 totalnie przypadkowo. No i no cóż, sędzia zarządził, że ta partia ma być skończona i nie będzie powtórek. No ale to myślę, że nie ma aż takiego ogromnego znaczenia. Przejdźmy do partii, która uważam była ciekawa, jeżeli chodzi o debiut. Gambit Hetmański, gdzie pojawia się dużo ciekawych niuansów i zaraz do nich dojdziemy. W trakcie grania tej partii bardzo pozytywnie do niej podchodziłem i oceniałem swoją pozycję na bardzo dobrą, ale okazuje się, że nie do końca tak musiało też być. Już tłumaczę. Zagrałem D4, Dawid odpowiedział skoczkiem na F6, C4, E6 czarne tutaj, skoczek F3, D5, skoczek na C3 i posunięcie C6, czyli mamy obronę półsłowiańską. W tym momencie zagrałem E3. Stwierdziłem, bo ja z Dawidem grałem wiele partii już tutaj w tych schematach i zdarzało mi się grać goniec G5, czyli przeszlibyśmy pewnie do może wariantu botfinika. Ewentualnie grałem też takie posunięcie jak G3, żeby spróbować troszkę zamieszać. Wiem, że Dawid tutaj zbijał tego pionka, przyjmował tę ofiarę. Te partie były bardzo naprawdę ciekawe. No ale postanowiłem zagrać tutaj po prostu E3, żeby przytrzymać pionka, grać swoją grę, ewentualnie goniec C1 może przejść przez pole B2. Tutaj skoczek zagrał na D7, goniec na D3, stwierdziłem, że szybko robimy roszadę, ale to są normalne posunięcia debiutowe. Wybicie tutaj jest też jak najbardziej ok, dlatego że wyszedł goniec, więc czarne wybijają, żeby mieć jakieś tam tempo w postaci B5, ale to jest wszystko normalna sprawa. Goniec wrócił na E2. Goniec na D6, to ta figura tutaj ma na celu przede wszystkim też danie możliwości zrobienia roszady królowi, ale też zagranie posunięcia E5 do centrum, ewentualnie posunięcia C5, częściej gra się E5. Roszada z mojej strony, roszada ze strony Dawida i posunięcie E4. Stwierdziłem, że idę na całość, gram ruch E4. Chodzi o to, że można tu się obawiać jedynie posunięcia B4. Na szybko sobie przeliczyłem. Ja takie pozycje gram bardzo intuicyjnie, szczególnie na krótkim czasie, dlatego że nie da się wszystkiego dobrze przeliczyć i chodzi o to, że po tym ruchu miałem zaplanowane E5 i stwierdziłem sobie tak, jeżeli przeciwnik mi zbije skoczka, ja zbijam gońca, jeżeli on mi zbije tutaj, ja zbijam gońcem na B2 i mówię sobie, no okej, pionki niby tutaj są słabe, ale ciężko może będzie je od razu zdobyć. Z drugiej strony mówię, mam parę gońców, pola czarne mogą być moje i intuicja podpowiedziała mi faktycznie dobrze, że ta pozycja białymi byłaby na pewno przyjemniejsza troszeczkę. Ale tak nie poszło, Dawid zagrał czujnie od razu posunięcie E5. W tym momencie stwierdziłem, że gram goniec G5 i każda figura moja już gra. Troszeczkę presji trzeba było wywrzeć. Przeciwnik zagrał wieża E8, lecz w tym momencie też sobie myślę, dlaczego Dawid nie gra posunięcia A6. Posunięcie A6 w tych schematach jest bardzo potrzebne, dlatego że czasem jest posunięcie też C5 i generalnie czasem jak jest przełom też D5, no to tutaj pionek B5 jest broniony. Nie było tak w partii, dlatego też zobaczcie różnicę, jaka powstała. Po wieża E8 właśnie, tutaj też zamiast wieża E8 rozpatrywałem B4 cały czas, ale po B4 skoczek A4 i twierdzę sobie w ten sposób, że no dobra, jeżeli zagra H6, to ja zbiję skoczka, tutaj hetman C2, wieża C1 i będę męczył pionka na C6. Podobała mi się ta pozycja, była to moja pozycja, którą bardzo często grywam. Oczywiście silnik tutaj mówi remis, ale silnikom nie wierzę, to znaczy wierzę, ale chodzi o to, że lepiej mieć remisową pozycję, a swoją i próbować grać ją na wygraną, aniżeli na przykład jakiś tam +1, ale nie rozumieć pozycji i potem ją przegrać. Często tak w szachach bywa, więc warto grać swoją grę. Wieża zagrała tutaj na E8 w partii. i postanowiłem zagrać szybko d5, żeby uderzyć w centrum, na co mój przeciwnik odbił pionka. Oczywiście można tutaj próbować grać różnie, na przykład posunięcie b4, ale wszystkie inne możliwości były po prostu słabsze z uwagi na to, że nawet jak goniec by zagrał na b7, co jest już katastrofalnym błędem, bo jest bicie i jest atak na dwa gońce, więc zdobywam tutaj figurę, ale taki goniec b7 może się bardzo narzucić w partii. Odruchowo można zagrać, jednak poszło bicie i już tutaj myślałem, że jestem w domu, dlatego że zbijam pionka, zgarniam tutaj za chwilę gońca, to znaczy atakuję gońca i ten goniec uciekł na c5. Można było tym gońcem uciec na pole f8, i po wybiciu, co jest ciekawe, też jestem zadowolony, bo mam pionka więcej, ale pozycja czarnych nie jest zła. Dlatego, że po a6, a tak pewnie by poszło, skoczek wraca, bronię pionka, wszyscy są zadowoleni. Po h6, goniec na przykład na h4 i goniec b7. I tutaj może nie tyle co problem białych na czymś polega, absolutnie nie, ale też czarne nie będą miały problemu, dlatego że ich figury za moment z tego pionka mi z d5 zdejmą. Nie ma możliwości, żeby go super obronić. No tutaj, jeżeli oczywiście będzie czarny grał prawidłowo, ale jeżeli będzie popełniał błędem, to wiadomo, że go obronię. Ale tutaj chodzi o rozwój figur czarnych. Jest jakaś tam też opcja e4 ciekawa. No w każdym razie pozycja jest około równości. Byłaby. Dawid zagrał tutaj gońcem na c5. No i oczywiście bije pionka. Mówię, jestem zadowolony. W tym momencie Dawid miał minutę i 6 sekund, ja minutę 55, ale graliśmy w nieświadomości, że to nie jest czas dodawany. Tutaj nie było czasu dodawanego, a powinien być. To już mówiłem na początku filmu. Hetman zagrał na b6 i postanowiłem zagrać wieżą na c1. Okazuje się, że pojawia się tutaj bardzo ciekawa możliwość do gry białymi na grę z inicjatywą. Bardzo ciekawa możliwość typowa posunięcie b4. Kompletnie takiego ruchu nie rozważałem. O co w tym ruchu chodzi? Jeżeli goniec zbije pionka, to wieża b1. I nie ma tutaj głębszej filozofii. Głównie chodzi o to, że wieża łapie super aktywność i jeżeli ucieka goniec, no to oczywiście tam odskoki skoczkiem, gdzieś tam wejście na c6, może na f5. Głównie chodzi o rozwój figur. Ja to bardzo często powtarzam i będę to podkreślał do znudzenia, żeby te figury tutaj rozwijać i żeby były aktywne. Jednak wieża c1 mi się też bardzo podobało, dlatego że jak a6, a tak też w partii poszło, no przede wszystkim tutaj można było też walnąć ruch e4, no i pozycja by się bardzo komplikowała, taka mała kontra w centrum mogłaby powstać. Jednakże po a6 wracam skoczkiem i jestem zadowolony, bo tutaj nie można zbić pionka na b2. Dlaczego? Bo jest skoczek a4 i jest bardzo dobry atak na c5. Nawet jeżeli hetman by obronił, to powstaje bardzo ciekawy wariant. Mianowicie, najpierw bije skoczka. Skoczek nie może odbić, bo jest strata figury, więc odbija pionek. No i w tym momencie wieża c3. Straszę hetmana. Hetman jedyne pole na b4 i wieża c4. Ten ruch jest kluczowy w tej sytuacji, bo nawet jak hetman wraca na a3, broniąc dalej tutaj na c5, to zbijam gońca, skoczek zbija i ważny ruch hetman c2. Okazuje się, że ten hetman jest bardzo pożyteczny w tym momencie, bo celuje też w pozycję króla i jak odchodzi skoczek, to wieża h4. No i tutaj te ataki mogłyby być bardzo, bardzo niebezpiecznie. Oczywiście skoczek może zagrać na f8, to wszystko bronić, ale flanka może przejść, tutaj flanka, no hetman może przejść na to skrzydło z atakiem na dwie wieże. Po obronie jest bicie na f6. Tu się czarnymi robi bardzo gorąco, nawet śmiem twierdzić, że pozycja jest po prostu wygrana. W momencie, gdy po skoczek c3 przeciwnik zagrał hetman d6, bardzo się ucieszyłem, zagrałem dosyć szybko dobre posunięcie, mianowicie skoczek d2. W tym momencie Dawid ma 20 sekund, ja minutę 17, ale przypominam, że dalej myśleliśmy obydwaj, że jest czas dodawany, jednak nie był. Posunięcie e4 nastąpiło. Jeżeli skoczek by zbił, no to już by była katastrofa z uwagi na bicie i pojawia się taktyka w postaci goniec na f3 i po e4 po prostu bicie skoczka. Tutaj nie ma wybicia, bo hetman wisi na d5, więc po wymianie, no tutaj widzimy, że ta pozycja białymi jest kompletnie już wygrana. Wieża na a8 już płacze, grozi wzięcie gońca, no nie muszę chyba tego już dalej komentować. I zagrałem w tym momencie skoczek d2, to już tak było, posunięcie e4 i skoczek C4. Skoczek znalazł tu bardzo dobrą placówkę, lecz też się ciekawie zadziało po hetman B8, dlatego że mogłem próbować grać D6, ale no wiesz, mówię do siebie, sorry, wiecie moi drodzy widzowie, w tej sytuacji tak ciężko taki ruch zagrać. Według mnie. Oczywiście, no tutaj figury jeszcze grają, jakaś konterka w postaci może A5, może goniec B7. Ciężko stwierdzić, co mają grać tutaj czarne. Ciężko też mi taki ruch D6 było zagrać. Wolałem jednak zagrać skoczkami na bandę i ten goniec jak uciekł na A7, no to stwierdziłem, że skoczek A5, skoczki stoją świetnie i że wygrywam. Okazuje się, że ta pozycja wcale nie jest taka prosta. No wiadomo, silnik sobie tutaj świetnie radzi i jakby hetman odszedł na E5, dalej gra by się pewnie dobrze toczyła, ale dalej powtarzam, że mi się ta pozycja podobała, grają ludzie, skoczek zagrał na E5, no i teraz po prostu wybiłem, żeby zepsuć strukturę pionków i zagrałem spokojne B3, tak, wyczekująco. Dawid ma tutaj 6,5 sekundy, ja 27 i goniec zagrał w tym momencie na D7, skoczyłem skoczkiem, goniec zbił, pionek zbił, hetman C7, i zagrałem hetman D5, no i w tym momencie przeciwnik wieża AD8. Tutaj można by było też zamiast hetman D5, w ogóle hetman D5 okazuje się, że jest ruchem nie najlepszym, co jest ciekawe, bo E3 jakieś wchodzi i robią się no ciekawe w ogóle rzeczy i bardzo skomplikowane. Taki ruch, wieża wchodzi, hetman idzie na E4, ewentualnie jest wtrącenie. Cuda się dzieją, bo tu jest jeszcze bicie na F2. Nawet tego za bardzo nie chcę analizować, ale na sekundach, jakie tutaj są, no to ciężko oczywiście tak zagrać. Tu grają ludzie, przypominam. Moi drodzy, no cóż, po wieża D8 i po hetman bije E4 ta pozycja się już skończyła. Dawidowi spadł czas. Ale w tym układzie przewaga białych jest tutaj bardzo widoczna i myślę, że no nieskromnie powiem, bez problemu bym sobie na pewno w tej pozycji poradził, nawet jeżeli byśmy mieli dodatkowo jeszcze po 3 minuty na zegarze. No cóż, jedną partię wygrałem z Dawidem, kolejną zremisowałem w ostatniej rundzie, gdzie już nie będę tej partii przedstawiał, gdyż ona była bardzo krótka i w sumie nie ma sensu chyba. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia w niedalekiej przyszłości. Pozdrawiam, cześć.